Oglądaj do końca. Mam dla ciebie prezent. Halo? No, cześć, tato. Co? Co się stało? Uspokój się, co? 500 zł mam wziąć od mamy? Dobra, dobra, już, już. Tato, mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego pobiłeś się z pracownikiem stacji paliw? Ja się z nim nie pobiłem, tylko mu delikatnie zwróciłem uwagę, że jest ciut za drogo. Tak? A co dokładnie powiedziałeś? Żeby se wsadził te pieniądze. Kto to widział, żeby ropa była po 7 zł? No ale to nie jest jego wina, on tam tylko pracuje, no co ty od niego chcesz? No, nic by się nie stało, jakby nabił na kasie 4 zł za litr i pomógł biednemu człowiekowi. Wiesz co, dobrze, że za te 500 zł zgodził się nie dzwonić po policję, byśmy mieli teraz przewalone. Dobrze i niedobrze, przez to ci w tym miesiącu nie kupię butów i kurtków. Co? O co, co? To nie moja wina, że ten idiota się ze mną szarpał. No ale obiecałeś! Kurwa, pogłupiały z tymi cenami paliw. Przecież jakby kto otworzył stację i dał ze złotówkę niższe ceny na litrze, to by się ludzie pozabijały. Zaraz, kurwa. Przecież to może być dobry biznes. Piotr, zadzwoń do mojego świagra i powiedz, że otwieramy kolejny biznes u niego. Ja nie mogę, bo jest na mnie obrażony, bo że mu oddał zepsutą wiertarkę. Tato, ja w żadne biznesy nie chcę z tobą wchodzić. A coś ty taki niewierny Jonasz. Piotr, jak wszystko pójdzie dobrze, to ty te 500 na kurtkę i buty zarobisz w jeden dzień. Super, świetnie, tylko nie narobimy sobie przypału jak zwykle? Piotr, nawet jak coś pójdzie nie tak, to tobie i tak nic nie zrobią, bo jesteś taki głupi, że cię wezmą za niepoczytalnego. Ha, 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 bardzo śmieszne. Ty za to jesteś inteligentny. Nie pyskuj gówniarzu, tylko bierz się do roboty. Patrz na go. Wyrobił się. Jak gacie w kroku. Piotr, a teraz zagadka. Tu jest 10 litrów ropy, a tu jest 10 litrów wody. Ile to będzie razem? 20 litrów. Bardzo dobrze, Piotr. To będzie 20 litrów, ale ropy. Czy ja dobrze myślę? Piotr, nie myśl tyle, bo myśliwym zostaniesz. Na stacjach sprzedają jeszcze większy syf za jeszcze większe pieniądze i nikt se z tego problemu nie robi. No dobra, ale to jest no nie do końca uczciwe, nie? Piotr, Jezus zamieniał wodę w wino, a ja zamieniam wodę w ropę. I każdy będzie zadowolony. Dobry. Dziwna ta stacja paliw. Dziwne to jest jak baba sika na stojąco. Kupujesz pan coś czy nie? A masz pan gaz? Moja żona ma na gaz. Na gaz to jest kuchenka dobra. To jest porządna stacja. To ropę do pełna. Piotr, ropa do pełna, dawaj. Panie, panie, ta ropa to coś podejrzanie tania jest. Mogę policzyć podwójnie. Tankujesz pan, bo się kolejka robi. No to tankuję, tankuję, dobra. Poproszę ropę do pełna. Piotr, co się tak gapisz jak dupa na sedes? Ropa do pełna, raz, dwa. Ła, interes idzie jak burza. Masz tu, Piotr, swoje 300. No ale miało być 5. Dasz palec, to ci całą rękę ugryzie. Piotr, zarobisz jeszcze więcej. Muszę tylko zainwestować w jakiś większy samochód, bo już nie mieszczę się z tymi kanistrami do Passata. Będzie dobrze, zobaczysz. Kurde, tato. No powiem ci, niezła bryka. Patrz, Piotr, jaka gablota. Teraz to zapakujemy z 1000 litrów naraz. Jeszcze poprzedni właściciel dorzucił drugi komplet opon. No powiem ci, że niezły, no. O. Ty, a ubezpieczenie? Kurde, ubezpieczenie. Ja to nie mam czasu teraz latać po ubezpieczalniach, bo muszę biznesu pilnować. Tato, proszę cię, my to w 5 minut załatwimy na laptopie, chodź. No to dobra, dawaj. Patrz, tak jak ci mówiłem, to jest bardzo proste. Klikasz ten link. No i teraz patrz.
Jeżeli do końca kwietnia wykupisz sobie ubezpieczenie OC w BeSafe, dostaniesz voucher o wartości 200 zł na paliwo. No i przede wszystkim w BeSafe potrzebne są dwie proste informacje. Numer rejestracyjny auta oraz data urodzenia właściciela, żeby wliczyć składkę OC-AC. To całe ubezpieczanie to jest proste jak budowa cepa. Na jak? Oho, będzie reklamacja. No będzie, panie, jechałem i nagle stanął. W tym wieku? No to gratuluję. Małżonka będzie zadowolona. Panie, ja mówię o samochodzie. Jakżeś se pan kupił takiego złoma, to się nie dziw, że się psuje. A może to coś z paliwem od pana? Nie jest przypadkiem krzczone? Panie, jak byłbym bardziej honorowy, to bym panu pacnął z otwartej w ten pusty czerep. Powiem tak, tylko nie mów pan nikomu. Jak Biden był teraz w Polsce i jak zatankowały te swoje jeepy na stacji, to one w ogóle mocy nie miały, te amerykańskie samochody. Przyjeżdża do mnie taki koleś w ciemnych okularach, uzbrojony, i mówi tak: Janusz, help Mr. President, benzin not good. No to ja mówię, podstawiaj te jeepy, będziemy tankować po kolei. No i po wszystkim w jednym tym jeepie odsuwa się szyba i wychyla się Joe Biden. I mówi tak: God bless Poland. A ja mówię, nie ma sprawy Mr. President, tylko weź przywieź trochę więcej rakiet do Polski, bo nigdy nic nie wiadomo. No i się zgodził. Wow, nie wierzę, pan to jesteś bohater narodowy, a nie łajza. Ja to nie lubię się chwalić. Dla mnie najważniejsze jest dobro klienta. Dziękuję i do widzenia. Idę ochrzanić mechanika, pewnie to on coś sknocił. Piotr, bierz kluczyki, pal bestie i przejedź się po barach, pozbieraj przepalony olej po frytkach. A tam dwa domy dalej na wsi, nagrałem ci temat, masz odebrać olej opałowy od takiego Zygmunta. No dobra, ale to nie rozwalimy klientom silnika? No to teraz to żeś błysnął jak chrząska w salce Sonie. Jakbyś chodził do zawodówki tak jak ja, to byś się nauczył co nieco o budowie silnika i byś wiedział, że jak do litra ropy dolejesz 2 litry oleju po frytkach, to są jeszcze lepsze osiągi. No, tylko go nie uszkodź. Jessica, poszerzamy asortyment naszej stacji. Będziesz robić hot dogi. No dobra, ale tak jak się umówiliśmy, nie będę musiał czytać tej lektury. Kupię ci streszczenie. Okej. Okay. Tu masz kiełbaskę, tutaj chleb, tylko dawaj więcej chleba, a mniej kiełbaski i dużo po keczupu, żeby nie było widać, że kiełbasy mało, okej? Okay? Dobra. No, dobra. No bierz się do roboty, córciu. Dzień dobry. Poproszę 30 litrów benzynki. Mamy teraz promocję. Jak zatankujesz 50 litrów, to gratis jest choinka zapachowa. O, niech będzie do pełna. Piotr, benzynka do pełna. Uhuhu. Panie, co to jest? Gratis dostał jeszcze wybrzyza. Nie, no dobra, no wezmę. Zaproponuję jeszcze hot doga za 5 zł. Uuu, okazja, poproszę. Jessica, hot dog raz. Mały ten hot dog. I tak pan dobrze wyglądasz. No w sumie. Dzień dobry. Jestem właścicielem stacji paliw 2 km stąd i przyszedłem się dowiedzieć, jakim cudem masz pan tak tanie paliwo. Po pierwsze, mam niską marżę, a po drugie, nie jestem taki pazerny jak pan. Albo pan coś kupujesz, albo puszczam psa. Panie! Coś mi tu śmierdzi. O, faktycznie. Dopóki żeś nie przyszedł, to nie śmierdziało. Tak? Albo pokazujesz pan zgody i certyfikaty, albo dzwonię na milicję. O kurwa. Dobra, chodź pan. Coś panu opowiem. No dobra. No i wtedy, jak uratowałem z pożaru to niemowlę, to wypadła mi saszetka i się spaliła ze wszystkimi papierami. Pod drugą rękę wziąłem jeszcze małego pieska i wyskoczyłem z drugiego piętra. Byłem cały poparzony. Miałem przeszczep skóry na całym ciele. Panie, ja żem nie wiedział. A skąd pan mogłeś wiedzieć? I tak tutaj tyram od rana do nocy, żeby zarobić na ZUS i podatki.
Napijmy się kielicha na zdrowie. Nie, 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 proszę pana, samochodem jestem. O, ze mną się nie napijesz. No dawaj jednak, o tak, żeby nikt nie widział. No, no, no to bach. No, to jeszcze po maluchu. Panie Januszu, nie. Na bocznych nie stoją. Dobra, po ostatnim. Panie, panie, mamy jeszcze czas? I z domu mnie ta berbelucha poskłada. No, no, na razie, trzymaj się pan. A Jezu, ale mnie klepło. No mogłem nie pić na pustce, a Janusza nic nie klepnęło. Halina mnie przetrącia, co mi to obchodzi? Dobra, na bocznie nie stoją. O Jezu. Halo, policja? Chciałem anonimowo donieść na bardzo niebezpiecznego pijanego kierowcę. Podaję numery. Jessica, weź se hulajnogę i plecak i podjedź pod mięsny koło naszego bloku, bo widziałem, że wyrzucili na śmietnik przeterminowaną kiełbaskę. Nasi klienci chętnie zjedzą. Na to się nie umawialiśmy. Dobra. Dzisiaj i jutro będziesz mogła grać w gry do 10 w nocy i zwolnię ci jutro z matematyki, bo powiem, że masz dentystę. I kupisz mi jeszcze nowe słuchawki. No dobra. No, idź już, idź. Po mnie Jessica ma taki łeb do negocjacji. Ona to se w życiu poradzi. Dzień dobry, jestem asystentem pana Idż Albumana Harahala na Europę Wschodnią i mój szef jest wielce zaniepokojony pana postępowaniem. Wiem, po co żeś tam przyszły. Jak byłem ostatnio na kiebabie i wtedy ten, co sprzedaje, poszedł na zaplecze po serwetki, to ja sobie tylko troszkę tego mięsa dokroiłem. Co? Mój szef jest prezesem firmy wydobywającej ropę naftową i jest bardzo zaniepokojony tak niskimi cenami paliw na pańskiej stacji. Obecnie są to kwoty poniżej kosztów wydobycia tego surowca. A, to o to chodzi. Uff. Mamy obawy, czy nie współpracuje pan z Iranem, sztucznie zaniżając ceny paliw w celu destabilizacji firmy mojego szefa, bo jeśli tak, to będziemy musieli inaczej porozmawiać. O kurwa. Nie, to było tak, że kopałem krzan tutaj na polu i nagle wytrysnęło trochę ropy, nie? No to se myślę, że sprzedam. Co się będzie marnować? Hala, bala, mala, fala. Ile pan chce za zamknięcie tego biznesu? Ja wiem, no trochę żem tu zainwestował, no jak dacie tak, no ja nie wiem, no 3, 5. 50 tysięcy może być? No. Od zawsze miałem łeb do interesów. Tato, tato. Dzwoniła mama, że policja wyważyła drzwi do nas do mieszkania i że szuka cię ABW. O kurwa! Piotr, łogin do lasu! Długo tu będziemy siedzieć? Piotr, poczekamy jeszcze ze 2 tygodnie, aż sprawa ucichnie. Wiedziałem, że to się tak skończy. Nie marudź już. Dzięki za obejrzenie odcinka. I pamiętaj, jeśli do końca kwietnia kupisz ubezpieczenie OC w BeSafe, to dostajesz voucher na paliwo o wartości 200 zł. Link możecie znaleźć w opisie filmu i w komentarzu. Trzymajcie się, cześć! Cześć, tu Piotr. Pamiętajcie, że promocja obowiązuje jedynie przez link umieszczony w opisie filmu i w przypiętym komentarzu.